Servus, to jest podcast Kibicowski Głos Motorowców, tworzony z myślą o kibicach motoru Lublin i jego przyjaciołach. Projekt powiązany jest z serwisem kibicowskim motorlublin.com. Czas na kolejny odcinek podcastu, który jest zapowiedzią dzisiejszego meczu ze Stalą Rzeszów, ale zanim przejdziemy do omówienia tego spotkania, wróćmy do wczorajszych wydarzeń. Wczoraj na boiskach przy Rusałce odbyła się druga edycja Motor Cup, turnieju kibicowskiego, w którym wzięło udział 15 drużyn osiedlowych i fanklubowych. I tak jak w poprzednim roku, puchar zostaje w Lublinie, ponieważ finał wygrała drużyna z Brenowic, która pokonała skład Małolatów. Trzecie miejsce zajęła ekipa Starych Reksów, pokonując fanklub z Rejowca. Oprócz zmagań piłkarskich, odbył się konkurs w wyciskaniu sztangi leżąc w różnych kategoriach, ale też odbył się pokazowy trening boksu, który miał na celu propagować sporty walki wśród braci po szalu. Co do samej imprezy, to była ona jak najbardziej udana. Był to czas, kiedy mogliśmy go wspólnie spędzić, pogadać na tematy piłkarsko-kibicowskie. Atmosfera fajna i mimo, że było lane piwo, nie było pijaństwa, którego czasem za dużo jest na naszych meczach. Na pewno należą się brawa dla organizatorów, ale też podziękowania dla tych wszystkich, którzy pomagali przy imprezie. Podczas turnieju przewinęło się około 300 osób, w tym obecne były nasze fankluby. Sam osobiście spodziewałem się może trochę większej frekwencji motorowców z samego Lublina, ale kto nie był, niech po prostu żałuje. A dzisiaj kolejne ciekawe wydarzenie piłkarsko-kibicowskie. Na pewno możemy spodziewać się dobrej liczby kibiców w sektorze gości, ale my skupmy się na sobie. Oczywiście wszyscy przychodzimy na żółto, weźcie ze sobą szalik. No i pamiętajcie o zapisach na mecz wyjazdowy GKS Tychy Motor Lublin. Jedziemy tam pociągiem specjalnym. Dzisiaj będzie można zapisać się na ten wyjazd. O szczegóły pytajcie przy samych zapisach, ale też więcej info macie na naszym forum. Cześć wszystkim kibicom. Już w niedzielę o 18:00 Motor zagra kolejny mecz ligowy. Tym razem przeciwnikiem będzie Stal Rzeszów, a zatem jeden z tych przeciwników, którym mieliśmy okazję grać wielokrotnie w ostatniej dekadzie. Większość drużyn jest dla nas kompletnie nowa, no ale tutaj dwie rzeszowskie ekipy ponownie będziemy mogli gościć na arenie Lublin, a zatem no, drużyny, które znamy doskonale, natomiast Stal Rzeszów to już trochę nie ta ekipa, którą mogliśmy oglądać w ubiegłym sezonie. Stal Rzeszów zaczęła sezon bardzo, bardzo słabo, no ale też trudno się dziwić, bo ogromne zmiany zaszły w ekipie Żurawi. Stal jest na ten moment na miejscu 16, na ich koncie 4 punkty, jedna wygrana, to już w ostatni weekend właśnie z Chrobrym Głogów, jeden remis i 4 porażki. 8 do 13 w bramkach, a zatem atak taki sam jak Motoru, również 8 goli, to daje 9 miejsce wśród najlepszych ataków ligi, razem z GKS-em Tychy jesteśmy. Natomiast defensywa, no 13 goli straconych, to jest wynik na poziomie Polonii Warszawa i tylko Chrobry Głogów ma gorszą defensywę w pierwszej lidze. Stal Rzeszów w ubiegłym sezonie była bardzo bliska awansu do Ekstraklasy. Może bardzo bliska to przesada, ale przecież tak daleko nie było, bo byli w barażach, tam przegrali w półfinale z Brookbet Termaliką Nieciecza. No i musieli się zadowolić tylko tym półfinałem baraży. Natomiast to nie było najgorsze, co się mogło wydarzyć. Wszak Stal przecież była beniaminkiem w ubiegłym sezonie pierwszoligowych rozgrywek. No ale jeszcze przed końcem sezonu już oficjalnie pożegnał się z zespołem Daniel Myśliwiec, a zatem trener, który wyniósł Stal na znacznie wyższy poziom. Jeden z tych trenerów, o których mówi się w przyszłości pod kątem ekstraklasy. I jeden z tych trenerów, który troszkę inaczej widzi futbol niż
ci trenerzy, których znamy od wielu, wielu lat na tej karuzeli trenerskiej, na pewno szkoleniowiec, na którego wiele klubów zagnie parol, no i myślę, że w niedalekiej przyszłości możemy się go spodziewać właśnie na najwyższym poziomie. Daniel Myśliwiec nie dogadał się w klubie, no i odszedł, a zanim odeszło wielu, wielu piłkarzy i to wielu ważnych zawodników, najgłośniej o tym mówi Damian Michalik, który poszedł do Miedzi Legnica, to był jeden z liderów Stali Rzeszów, zawodnik, który miał dwucyfrową liczbę goli i asyst w ubiegłym sezonie, no ale odeszło wielu innych graczy, tutaj jeszcze wymienię sobie takich zawodników jak Piotr Głowacki, Patryk Małecki, Dominik Marczuk, Ramil Mustafajew, Dawid Olejarka, Kamil Pajnowski czy Bartosz Wolski, który zasilił motor Lublin. Zawodnicy, którzy stanowili o sile zespołu, no i na pewno tyle odejść w jednym okienku transferowym to ogromny kłopot dla Stali Rzeszów, ale to nie koniec, bo właśnie w momencie, gdy to mówię w przedpołudnie piątkowe, kolejny zawodnik odszedł, Bartłomiej Poczobut zasilił szeregi Puszczy Niepołomice. A też mówi się, że jeszcze przed zakończeniem okienka transferowego możliwy jest transfer wychodzący Andrzej Prokicia, no co w zasadzie by już doszczętnie rozmontowało zespół z Nadwisłoka. Kilka nazwisk, które odeszło, to nie są, to byli zawodnicy wypożyczeni, jak chociażby Bąkowski z Lecha Poznań, Mustafajew z Legii Warszawa, do której trafił właśnie ze Stali Rzeszów i później jeszcze dostał okazję ogrywania się na Podkarpaciu, no natomiast nadal to spore straty. Z zespołu odszedł też w ostatnich dniach ciekawy transfer Patryk Mazur, rocznik 2007, już po debiucie w pierwszym zespole trafił do juniorów Juventusu Turyn, tak jest, z pierwszoligowej Stali Rzeszów, ale też z reprezentacji U17 Patryk Mazur wybrał klub, w którym obecnie jest dwóch Polaków, czyli Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik. Co ciekawe, Mazur to chłopak z Lublina. Grał tutaj w Lubliniance czy w BKS-ie Lublin, no i stamtąd właśnie trafił najpierw do Stali, a teraz wybrał sobie włoską przygodę. Zobaczymy, jak to będzie dalej, natomiast praktycznie ledwo co wszedł w piłkę seniorską, a już wyfrunął na Półwysep Apeniński. Stal Rzeszów, jak wspomniałem, straciła trenera. Teraz tym szkoleniowcem jest Marek Zup, trener bardzo doświadczony, natomiast trener, którego dawno nie było w Polsce, bo w zasadzie odkąd przestał być trenerem Widzewa w 2008 roku, później jeszcze był dyrektorem sportowym przez chwilę. Później jako trener, pierwszy trener pracował w Polsce przez chwilę, dosłownie epizod w GKS-ie Bełchatów w 2015 roku, a tak to było mnóstwo zagranicznych posad i to w zasadzie jeden z nielicznych trenerów polskich, którzy pracowali za granicą. Pracował z sukcesami, natomiast pracował w dość osobliwych miejscach, bo tak z naszej perspektywy można by nazwać, że to była piłkarska egzotyka. Jaka to była egzotyka? No przede wszystkim na Litwie spore sukcesy z Żalgirisem Wilno. Wygrywał mistrzostwo, wygrywał super puchar, wyeliminował m.in. Lecha Poznań z europejskich pucharów, co też było sporą niespodzianką. Pracował na Łotwie, m.in. Spartak Jurmala czy Tukums, był Kazachstan, to był Kostanaj, była Białoruś, Szachtior Soligorsk, były wreszcie Chiny, więc tych doświadczeń zebrał mnóstwo, natomiast tu przyszedł, wrócił do Polski, no i wydaje się, że trochę został wsadzony, jak to się mówi po piłkarsku, na wysokiego konia, bo Stal Rzeszów, ta, którą znaliśmy z ubiegłego sezonu, a ta, która jest dzisiaj, to zupełnie dwa różne zespoły, no chociażby właśnie pod względem personalnym. W tym sezonie Stal dopiero w ostatniej kolejce, w szóstej kolejce, wygrała swój pierwszy mecz, pokonując najsłabszego w stawce Chrobrego Głogów 2-1. Co ciekawe, gole w tym spotkaniu strzelali zawodnicy urodzeni w roku 2006. Łyczko i Kądziołka. Te nazwiska warto zapamiętać, bo to ci zawodnicy dali komplet punktów Żurawiom przed tygodniem. No i właśnie to zawodnicy, jedni z tych wielu młodych zawodników, którzy się pojawiają w składzie Stali Rzeszów. Właśnie to było kością niezgody pomiędzy Danielem Myśliwcem, a m.in. Jarosławem Fojutem i osobami zarządzającymi Stalą. W Stali chcieli postawić mocniej na młodzież. Daniel Myśliwiec
Niemiec chciał po prostu jak najmocniejszej ekipy, która mogłaby powalczyć o ekstraklasę, nawet mimo tych kłopotów infrastrukturalnych, bo przypomnijmy, że Stal Rzeszów, gdyby w ubiegłym sezonie awansowała do ekstraklasy, grałaby na tym stadionie, na który zgłosiła w tym momencie Puszczę Niepołomice, a więc na obiekcie Krakowi. Stal w tym sezonie poprzednie wyniki no nie miała udane, bo to było 2-5 z Odrą, 1-2 z GKS-em Tychy, 0-0 z Wisłą Kraków, 2-3 z Arką, 1-2 z Miedzią Legnica. Uczciwie też trzeba przyznać, że mieli trudny terminarz, bo też wiele zespołów albo z czołówki, albo takich, które są uważane za te, które powinny walczyć o awans do ekstraklasy. Wspominałem, że Motor wielokrotnie mierzył się ze Stalą Rzeszów w ostatnich latach. No i tak też było. Ostatnie potyczki to sezon 2021-2022 na poziomie drugiej ligi. Wtedy Stal Rzeszów w Cuglach wygrała tamte rozgrywki, zdobywając 77 punktów. W końcówce trochę zwolniła, dlatego ta przewaga czteropunktowa nad Chojniczanką nie zrobiła wrażenia, natomiast Stal sobie bardzo szybko zapewniła awans, bo jeszcze na początku maja, na przełomie w zasadzie kwietnia i maja, więc to był ekspresowy awans. No i właśnie 7 maja 2022 roku Stal grała z Motorem w Rzeszowie. Wtedy padł remis 1-1. Gola dla Stali strzelił Krzysztof Danielewicz, dla Motoru Maciej Firlej. W pierwszym meczu 31 października 2021 roku wtedy Stal wygrała na arenie Lublin 2-0. Jeszcze wracając do tego meczu z Rzeszowa, to też taka, myślę, że fajna rzecz, bo w tamtym meczu grało kilku zawodników, którzy dzisiaj już są w ekstraklasie. Po stronie Stali Rzeszów byli to Dominik Marczuk, Piotr Głowacki i wspomniany Poczobut. Marczuk to dzisiaj Jagiellonia, Głowacki ŁKS, Poczobut od chwili Puszczę Niepołomice. Po stronie Motoru był Sebastian Madejski, dzisiaj podstawowy bramkarz Krakowi. No i był także Tomasz Swędrowski, dzisiaj zawodnik Ruchu Chorzów, a zatem no pięciu zawodników z tamtego meczu dzisiaj może grać na najwyższym poziomie. To też taka ciekawostka i myślę, że liczby pokazujące, że tam potencjał w obu drużynach drzemą naprawdę, naprawdę spory. Motor, bo teraz o nim będziemy mówić, przed tygodniem zaliczył trzecie zwycięstwo wyjazdowe. Komplet tych zwycięstw, trzeci czyste konto poza domem, to też budzi ogromny podziw. Łukasz Budziłek jak na razie poza domem niepokonany. No i trzeciego gola strzelił w tym sezonie Bartosz Wolski. Wszystkie gole byłego zawodnika Stali Rzeszów właśnie strzelone na wyjazdach i każdy dawał komplet punktów. No ale Motor wraca przede wszystkim do domu. No i tutaj ciekawostka. Motor po raz pierwszy za kadencji Gonzalo Feo ma serię dwóch niewygranych kolejnych meczów ligowych, bo pomiędzy meczem z GKS-em Katowice a spotkałem z Górnikiem Łęczną była wygrana w pucharze z Lechem 2 Poznań, natomiast w lidze to pierwszy przypadek taki, że Motor nie wygrał dwóch kolejnych ligowych gier. No i co? Czas to w końcu tę serię zatrzymać, bo nie ma sensu, by ona rosła. Zresztą Motor nie przegrał ani razu za kadencji Gonzalo Feo dwóch kolejnych meczów ligowych i to też się stało i ta seria została wydłużona w ubiegły weekend. Po porażce z Górnikiem Łęczna, kompletnie niezasłużonej, Motor zasłużenie pokonał Polonię Warszawa, choć też trzeba pamiętać, że w końcówce Łukasz Budziłek wyciągał niemożliwe piłki spod poprzeczki, no ale od tego właśnie jest jeden z topowych bramkarzy pierwszej ligi, tak jak wspominałem przy okazji podcastu przed meczem z Górnikiem Łęczna, uważam nadal jego i Macieja Gostomskiego za dwóch topowych bramkarzy pierwszej ligi. No i patrząc po liczbie wpuszczonych goli, to się zgadza, bo Gostomski 3, Budziłek 4. To są najlepsi z najlepszych w pierwszej lidze. Jest jeszcze jedna ciekawostka, bo Motor w tym sezonie strzela tylko i wyłącznie w drugich połowach spotkań. Motor nie strzelił jeszcze ani jednego gola w pierwszej połowie. No i też byłoby miło, gdyby udało się w końcu przełamać i tę pasę, bo to też trochę dziwnie to wygląda, gdy zespół strzela tylko w drugiej połowie. Natomiast no, póki co nie stanowi to żadnego problemu, także to bardziej w formie ciekawostki
przedmeczowej nie stanowi problemu, bo Motor przecież znakomicie punktuje. Motor jest na czwartym miejscu, no i ma zaledwie punkt straty do prowadzącej Miedzi Legnica. Tyle samo punktów mają GKS Katowice i Odra Opole, tutaj jednak nieco lepsze bilanse bramkowe. Nieco gorszy bilans bramkowy, jedną bramkę ma GKS Tychy, który również ma 13 punktów. Szóste miejsce Górnika Łęczna, punktów 12, a zatem tutaj bardzo duży ścisk. No i w teorii można sobie tutaj w jednym meczem wskoczyć na pierwsze miejsce, jak i spaść na miejsce szóste, więc tutaj dzieje się bardzo, bardzo dużo. Szansa na to awans na pierwsze miejsce po tej kolejce jest jak najbardziej, bo przecież w ten weekend m.in. Miedź Legnica czeka trudny mecz z Wisłą Kraków. Wisłą Kraków, która ostatnio rozbiła Arkę 5-1. Krótko mówiąc, będzie okazja na to, by wskoczyć nawet na pozycję lidera, co byłoby bardzo fajnym aspektem, zwłaszcza że po meczu ze Stalą Rzeszów czeka nas dwutygodniowa przerwa reprezentacyjna. Coś, co do tej pory już od dawien dawna Motoru kompletnie nie dotyczyło. Teraz jak już Motor awansował do pierwszoligowych rozgrywek, to już będzie dotyczyło. Każda przerwa na reprezentację będzie właśnie obejmowała i Ekstraklasę, i pierwszą ligę, a zatem weekend 9-10 września zostaje wolnym, więc dla kibiców idealny moment, by sobie odetchnąć po pierwszych 7 kolejkach. Dla nas też będzie dobra okazja, żeby sobie podsumować pierwsze 7 meczów. No a do gry Motor wróci dopiero 17 września, gdy pojedzie na mecz z GKS-em Tychy i pierwszy raz zazna polsatowskiego terminu w niedzielę o godzinie 12:40, ale jeszcze Motor na szczęście nie zaznał smaku poniedziałkowych meczów i mamy nadzieję, że tych meczów albo nie będzie, ale jeśli będą, to będzie ich jak najmniej. Najpierw skupiamy się na niedzielnym meczu ze Stalą Rzeszów, godzina 18. Motor będzie tutaj faworytem, bo Stal jest dość solidnie rozbita kadrowo. Gra dużo słabiej niż Motor, no i po prostu trzeba tutaj wygrać i zakończyć serię dwóch kolejnych meczów bez wygranej w domu. Mamy nadzieję, że tak się stanie. Również kończąc serię meczów bez strzelonego gola w pierwszej połowie. Do zobaczenia w niedzielę na arenie.